Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Mania. I to jest kolejny odcinek, już czwarty. Jesteśmy w Hydro Season, a więc dół, góra. No i lecimy. A wyząbałem. Dobra. Hydro City są mój ulubiony zoom. Sonika Free na kurde. Starczy z Sonika 3 już raczej. A nie, w Sonic była. Było Ice Cold, więc. Nie do końca. Nie. Tails. Just Tails. Uwielbiam. Nie kurde, bolo. Dlaczego ten Steam Overlay się włącza? Dlaczego go nie mogę wyłączyć? Okej. To będzie special stage. Cholera! Nie chcę! Nie! Śmierć? Jednak nie. Ten remix jest fajny, bardzo fajny, podoba mi się. Ale mnie bardziej interesuje, jaki będzie akt drugi. Special stage, gdziekolwiek, bo chciałbym tak trochę przejść tą grę na 100%. Nie, żebym za dużo prosił, ale no. A nie było. Dobrze, że mam tą bubble shield. To jest nawiązanie do Sonika 2, chyba, tak, do Sonika 2, na Game Geara znowu. Tam było w planszy wodnej jakiejś, że trzeba było na bańce, się tak utrzymać, jakby, że tak to powiem. Czekam na mema z tym, że ktoś... że ktoś w cutscence z Shadowem... w sensie... Where is that damn fourth Chaos Emerald? Da to moje... Gdzie jest ten... coś z tym cholernym piątym szmaragdem? To się aż prosi. To się po prostu aż prosi. Nie, kurde, bella. Nie, kurde. Boże, zrodziłeś, idiot. Taki bóg, kurde. Boże, zrodziłeś, idiot. Dobra. Ale co teraz? No ja chcę ten special stage. On nie chce mi się pokazać. Co tu się otwiera w ogóle? Tu już chyba byłem. No.
Ziu. Ale lec... Se poleciałem, kurde. Ała. Ja polecę za tu. Ale to mnie ma dać tutaj, dobra. Dlaczego? Ego! To było piękne. A to było fajne. Daj mi to. Ki? Co do? Eggman, co ty wyprawiasz? Rozumiem, że mam unikać ścian, no? W sensie, no, zapadające się drogi, I guess. Przypomina mi to coś, ale nie wiem co. To, że to bardzo brzydko wygląda, może tu mi przypomina. Nie! Nope, nope, nope. Uuu! Kto się śmieje teraz, egghead? Bo wiecie, bo to jest ten sam boss, co w Hydropolis był, tylko że teraz strony się odwróciły. Ktoś tu chyba popuszcza w gadki. O, haha! Tony! A, możemy to odbijać i nie pokazałem tego na let's playu, bo zapomniałem o tym. To się przyda. Ja chcę special stage. Ja chcę ten piąty special stage przejść, wreszcie być dumny z tego, żeby było fajnie. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. O, one się trochę zmieniły. Bardziej preferuję chyba ten starszy wygląd. Ale... Ten taki bardziej, nie wiem, fioletowy, I guess. Ale też to są też te fajne te filary. Nie narzekam. Po prostu mówię, że preferuję tam co chyba oryginalne. Dajcie mi ten cholerny special stage. O, pamiętam tą sekcję. To jest żywcem wzięte z oryginalnego. Tu. Jakim cudem coś tam to jest wszedł? Tails? Are you okay, buddy? Że jak widzisz ten cud, to mi... Mogę tam wejść teraz. Nie mogę. No. Tam na pewno jest special stage. To było tak bardzo nie fair. Jakim cudem ty się tam dostał? Ktoś mi odpowie? To musi coś być. Dobra, ring box.
Nic więcej. Thanks, Sega. Niech tu, niech tu tylko przyjdzie, kurde. Jo. Mam tu. Ale to, jaki to jest fajny remix. Znaczy, nie zmienia w ogóle praktycznie wcale oryginału, ale bądź co bądź nadal jest taki, jakby to powiedzieć, świeży. Dajcie mi ten cholerny special strzał. Nie! Thanks, Sega. Drugi raz. Dobra, tam było to, ale mi się nie chce po tamto wracać. Zresztą pewnie... Nie, tam był special stage! A nie, tu będzie. Jest. Dobra. Piąty special stage. Come on, you big drip. Where you going? Zbiorę tylko ten ring box. A resztę to już pozbieram tak naturalnie. Znaczy, nie wiem, boję się. Dobra, jolo. Idę za tobą, bo ty robisz tak. A ja nie zrobię tak. Błagam. Czy ja tak wiele proszę? Damn you! To chyba było odpowiedź tak. Ja przecież o tak wiele nie proszę. Czy teraz w ogóle mogę to zdobyć? Chyba nie. Daj mi wygrać w końcu. Daj mi wygrać. Nie no, chyba ktoś sobie ze mnie żartuje, no. Znowu przegram przez time loss. Jakiś. Cholera jasna. Damn you! Jeszcze to mogę jakoś przetrwać. Nie wygra tego już za grosz. Za nic w świecie tego nie wygramy. Cholera jasna! Ten mnie dubluje po prostu. Ogarniacie to? On mnie dubluje już nawet. Przynajmniej raz się nie wdupczyłem w te kolce. Ja pierdzielę! Nienawidzę tego piątego special stage'a. Nienawidzę go po prostu. Co to było? Nienawidzę go.
Nienawidzę go! Ja pierdzielę. Jestem trochę podirytowany, bo... Która to już jest moja próba? Chyba czwarta na ten special stage. What the fuck po prostu? Po czym po paru miesiącach... piąty special stage to easy jest. Jak ja mogłem w ogóle się na tym wykładać? Mieć asystent na górze. Stary trik, a zawsze działa. Nie ma na kryzys, a to już jest co. Okej, dobra, teraz już rozumiem. Jak to ma działać? Ja nienawidzę tego zboża w stajku. Po prostu... Przypomina mi ten Team Sailor Moon, albo coś w tym deseń. Tak bardzo mi przypomina Sailor Moon. Ale ja w porę się... No, zaopatrzyłem tle. Okej, damn it! Yes. Udało mi się. I did it! Nice. Niemożliwe. Nie. Co? No, wpuść mnie! Wszystko mnie dziś będzie wkurzało, co nie? I brak skilla. O. Nie mogę przez taką rzecz jak... Sonięcie u mnie znowu. Mam trochę godności. Piksel, spokojnie. Spokojnie, Piksel. Nie irytuj się. Następnym razem się uda. Ten special stage. Tak, następnym razem. Mirage Saloon Zone. I hey Knuckles. O. I tak, jak możecie się domyśleć, Knuckles ma zupełnie inną sekcję Mirage Saloon Zone. Zupełnie w sumie ma chyba inne Mirage Saloon. Gdzie jest teraz? Nawiązanie do Sky Chase z Sonika... Oła. Z Sonika 2. Najmniej ulubiony poziom. Śmieszne jest to, że drop dash nawet działa na tym samolocie. Łocie, panie, tego nie przewidziałem. Tego się nie spodziewałem ani trochę. Ale ładnie się to zrobiło teraz. I akurat wiem, gdzie jest w tym akcie. Chyba tak, w tym akcie chyba wiem, gdzie jest special stage, więc hała. Więc bardzo dobrze. No chyba coś... Dlaczego to... Dobra, jest.
bezpieczny. Pancernik. Hehe, wiecie do czego... O Jezu, wiecie do czego to nawiązanie? Hej Eggman. What's up, Doc? Nie, chodź. Chodź, o cię, panie, to jest złe dla oczu. No. I tu jest special stage. Dobra, let's do it. Teraz time end. Jest! Yes! Ja nie zrobię? Ha! Paferek! Yes! Zrobiłem to! Przepraszam. Za moje emocje. Ale naprawdę się podjarałem tym. Teraz tylko jeszcze dwa. Okej, teraz jest to. Bocie, panie. Wracamy do Tesla, spoko. Jeszcze tylko dwa szmaragdy. Halo? Bonjour. Oto. Kolejny boss. Linde. Bocie, panie. Jak ja to mam pokonać? Okej. Rozumiem, że tak. Damn it! Okej, już nie żyję. Nie wiem, jak to przeżyłem. Tak, mogę to przeskoczyć? Nie. Damn it! Dobra. Ale jaki ja jestem teraz szczęśliwy przez ten special stage, że mi się udało wreszcie. To jest piękne. I'm just saying. Damn it! Dobra. To jesteś na równi ze mną. Co? Dobra. Alright. Damn it. Już po moim pierścieniu i zginę. Se bardzo mocno. Ale zastanawiam się, co znaczy ten piach. No, dobra, rozumiem. Wskazuje mi, gdzie on wyskoczy, ale... Ale po co on jest? Co to w ogóle jest? Czekajcie, jakbym to rozwalił tak teraz. To teraz przeskakuje nad nami. Zaraz to leci do mnie. O, widzicie? Ale fajnie.
Zapamiętaj, nie uderzysz tego drugi raz. Po prostu uciekaj od razu. Damn you! No teraz stąd wyskoczy. O! That was easy. Co? To co? What the hell? Ja pierdzielę. O! Już jestem, musiałem poprawić trochę słuchawki. Ale wszystko dobrze. No i teraz jesteśmy w Mirage Saloon, takim poprawnym Mirage Saloon. Niestety tu nie wiem, gdzie jest Special Stage. Oba. Monitorek! Dobra, dobra, już wiem, jaki ty jesteś, kurde. A mam tego robot Kinga. Siema, nie? No co? On śledzi kamerę, ale fajne. Że ja niby miałem tego nie wymyśleć, tak? Że on niby śledzi gracza. Dobra, dobra, jasne. Więc, co jest? Taki nagle mam chwilowe ściny, nie wiem o co chodzi. Chyba, że... No oczywiście, ktoś mi pisze, jak zwykle. Czy ktoś nie wie, że jak gram w Sonic Manię, to znaczy, że najprawdopodobniej nagrywam? No serio, ja muszę dzisiaj obczaić, czy da się grać offline. A jak widzieliście, tam był Windy Dynamite. Aha, wracając do Mirage Saloon. Mirage Saloon jest bazowany na usuniętych w sumie dwóch zonach. Z Sonic 2, czyli Dust Hill Zone. I z Sonic CD remake'u Christiana Whiteheada. Znaczy remastera, przepraszam. Czyli Desert Dazzle. I bardziej się to opiera na Desert Dazzle, gdyż asety są bardzo podobne do tego użyte w tej w Manii właśnie. O, już boss, serio? Dużo, dużo. I teraz magik jakiś. Siema, nie? Funk the Sniper, fajnie. Fajnie, że w ogóle podobają mi się te jego sprajty. Bindy Dynamite. Który jest dynamitem. No i nic więcej tutaj. No i Bark the Polar Bear, który jest OP. Dammit. Też sprite'y są fajne, bo w ogóle to jest pierwszy raz, kiedy Bark i Bean w sumie pojawiają się w grze 2D. Dobra, no i mamy go. A więc ja się już z wami pożegnam, a więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa!
control!